No witam was widzowie bardzo serdecznie, dobiliście te łapeczki, o które żebrałem pod poprzednim filmem. Więc dzisiaj, zgodnie z obietnicą, otworzymy sobie 100 paczek za 7,5 tysiąca, tak w ramach testu, to nie będzie cały content, bo tu mam jakieś słabe paczki, ale mam też takie. Może dokończymy Halanda i coś jeszcze dorobimy, licznik oczywiście siedzi bam, przygotowany, ale no, są naprawdę mocne SBC, które na pewno zrobimy, patrzcie. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo paysafe cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym WAHU macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. Bo nie wiem, czy dzisiaj będzie na tyle czasu, ale te pikensy trzeba zrobić 9-4+, no wymagania duże, ale mamy tutaj jeden z czterech 9-4+, więc spoko, to na razie pomijam. Halanda dokończymy, ale patrzcie dalej, co wyszło, nie? Bo jest ulepszenie 100 razy 8-2+, i wygląda mi to na scam, wygląda mi to na mega scam, ale zrobię dla widza jutro. Na razie zgaszę w sumie ten licznik, bo zasłaniał, ale poza tym jeszcze jedno SBC widziałem i mi gdzieś wcięło. A nie, to jednak wszystko, ale zrobimy jedną wymienną rozbudowę TOC, bo przewinął mi się jakiś komentarz, że jakiś widz czeka od iluś tam dni, aż zrobię, więc zrobię. Także zaczynamy od tych paczek za 7,5 koła, otwieram te... Czekaj... A, duplikaty. Otwieram te nie z podglądu i widzimy się przy każdej karcie specjalnej. Myślę, że to będzie optymalne takie, żeby no, nie trwało to 20 minut otwieranie tych paczek. Listę całą wyczyściłem, wszystko sprzedałem albo squixalowałem, żeby mieć po prostu miejsce. I na listę będziemy sobie dawać te zmiany pozycji, bo one to po 5 koła nawet schodzą, plus każdy foder powyżej 8-3. Tak, żeby był na liście, pierwsza paka, od razu karta specjalna. No, co prawda to większość tych kart będzie warta Quixel, nie? Ale one właśnie z tymi zmianami będą nam zwracały, no i cyk. Wszystkie takie, wiecie, plackowate karty będę brał do klubu, bo to się przyda albo do ważnych meczy, albo się przyda do tego, do wrzucania o te wszystkie piki, rozbudowy, wiecie jak to działa. Więc widzimy się tylko przy kartach specjalnych. Te cienie w sumie też mogę brać na listę, bo to chyba jedyny styl gry, który jest warty... Ile to jest warte? Czekaj, bo może na tym da się zarobić, to będzie porada dla widza. Prawdopodobne jest to, że nikt na tym nie handluje, bo mu się nie chce, a no jak komu się będzie chciało, to będzie mógł zarobić, bo ktoś tam pytał, no za 3200 by się sprzedał. Ja tam widziałem dużo licytacji. Podbiję dla picu kilka, zostawię, poczekam i jak wygra się, to będziecie mieli darmową poradę na zarobek. Ja też zdaję sobie sprawę z tego, nie, że w większości osób się nie chce handlować, ale dla tych, co piszą i pytają, to coś znalazłem. Jak coś, to ja też już na tym etapie gry nie handluję, bo no trochę mi się nie chce, trochę nie mam czasu, ale od nowej FIFA na pewno będę handlował grubo i se grube pieniążki zarabiał. Sprawdzamy, czy coś się wygrało, czy mnie... Aha, ja tu jeszcze jakiś Van Bastenów z poprzedniego odcinka mam wygranych. Ale no, 4 cienie wygrane, kilka cieni mi przebili, ale no sami zobaczcie, za ile mi je przebili. Te moglibyście spokojnie podbić do 1500 nawet. Nawet więcej cieni mamy wygranych, więc polecam sposób, bo free kasa, nie? Te zmiany po 5 koła w tym momencie, to one się instant sprzedają, a ja dwie w jednej paczce dostałem. Pokczam. Jeszcze się zaraz okaże, że sposobem na zarobek będzie otwieranie paczek za 7,5 koła, bo no, jakby tak leciało cały czas. Jak coś, ja te duplikaty, no, będę quicksellował, bo już mi się nie chce bawić wystawiania, ale sami widzicie, ten za 800 by poszedł, taki zwyklak, nie wiem, za 400, 500 może. 15 paka w tym momencie, przestały kompletnie lecieć zmiany pozycji i żadnych kart specjalnych nie ma. No, no nie spodziewałem się tych kart specjalnych za dużo, ale... tych zmian pozycji, to by było miło, jakby na 100 paczek dali ze 30. A myśliwy może będzie też tak. Nie no, myśliwy tak dobrze jak cień nie będzie działał. Ale jak ktoś chce, to możecie sobie sprawdzić zarabianie na myśliwym też. Paka numer 25, 1/4 za nami. Jak dotąd, to karta specjalna była tylko w pierwszej paczce, a zmian pozycji poleciało może z 7? O, nareszcie, TOC moment. W końcu jakaś karta specjalna, dodaję do licznika, bo zapomniałem. Poza Tomorim, no niestety, brak zmiany pozycji. O, ikona, nice! Znaczy pewnie, no właśnie, pewnie i tak to będzie jakiś szrot warty praktycznie Quixel, ale no w takiej pasce 7,5 koła dostać ikonę, to się zawsze oczy świecą. I to tciwo wjeżdża, proszę państwa, Brazylijczyk gorący. No,
No może nie aż tak gorący, ale przytulę. Jeżeli chodzi o zarabianie na stylach gry, to jeszcze kotwica może wejść tutaj do gry o końsy. Nie chce mi się tego wszystkiego sprawdzać, ale wy możecie. Cień sprawdziłem dla was, a myśliwego i kotwicę sobie sami możecie tutaj poklikać. O, Shapeshifter, dawno nie było, tak dawno jak otwierałem pierwszą paczkę, bo w pierwszej był, ale Olivier Giroud, o, jeszcze to do zestawu, no takie paki za 7,5 koła, to chętnie. 50. paczka w tym momencie idzie, dostajemy z niej Castellanosa, no i ogólnie tak, jak na 50 paczek, no to no, tragedii nie ma, super też nie jest, zaczęły w końcu lecieć te zmiany pozycji, więc no jak wyleci ze 30 jeszcze, znaczy jeszcze, jak łącznie będzie ze 30, to nie będzie tragedii, jeszcze kilka kart specjalnych, tak z 4 i no myślę, że ponad połowa się zwróci na pewno, bo jeszcze jakieś cienie, jakieś kotwice i plus te wszystkie karty złote, które będą do przemielania później, nie? I Shapeshifter po raz trzeci, znowu on? Znowu Olivier. I po raz kolejny Shapeshifter i po raz kolejny Olivier Giroud. Trzy razy w tych paczkach dostać Oliviera Giroud? To naprawdę, trzeba mieć jakiegoś farta albo pecha, nie wiem jak to nazwać. O, brazylijski menedżer, on to... No właśnie, on to piątkę, to go wyślę na listę. 75. paczka będzie w tym momencie, także już ją dodam, ale chciałem wam powiedzieć, że naszła mnie taka myśl, że jest 6% na Totsa, a na te Shapeshiftery to jest chyba nawet mniej niż 1%, no bo no nie pokazuje tu szans, więc spodziewam się, że jest mniej niż 1% dlatego. Ale jest tyle Shapeshifterów do trafienia i ja musiałem 3 razy dostać Giroud, no to jest niemożliwe, naprawdę. Nareszcie jest jakaś karta specjalna. Tyle czekałem i w końcu jest. Naprawdę, chyba z 30 paczek ponad nie było żadnej karty specjalnej, no i od razu dwie, no i to mi się podoba. Jeszcze niech da ze 3 do końca i gites. O, ikona paczka później, no i super. Nie, Schweinsteiger? Schweinsteiger! Ej, patrzcie to, bo Bastian Schweinsteiger, to on chyba zwraca nam ten opening, nie? To są jaja fest. No świński Tiger z 250 tysięcy byłby warty, tak dam go tago, żeby nikt mi go nie zalicytował za tanio. No i kup teraz damy 253, tutaj damy tak. No i 250 za świńskiego Tigera, plus quicksale tych wszystkich śmieci, plus zmiany pozycji i plus to co trafili... Nie, to jest niemożliwe, że na tym zarobiliśmy chyba. Jeszcze te wszystkie złote zwykłe karty, które, no, których nie liczę, ale no powiedzmy, że te wszystkie karty byłyby... Oj, świński Tiger się sprzedał, to chyba go za tanio wystawiłem. Nie no, Foodbin pokazywał 258 tysięcy, no to tak w miarę okej go wystawiłem, ale kurde, jakby zliczyć te wszystkie 8-2 i te złote co wypadły, to chyba będzie zarobek. I to jest, widzowie, mój najdroższy wymienny traf od chyba 1,5 miesiąca, jak nie więcej. Schweinsteiger z paczki za 7,5 tysiąca. No hit. I 1000 końców bonusowo, pog. I jest kolejne Totsiwo, a już myślałem, że... A może zaskoczy jakiś Totsik za 100 tysięcy, ale... No takie o też przytulę. Ostatnie dwie paki zostały, dodaję do licznika, jest 99, zaraz setka. I serio, to ma prawo się naprawdę zwrócić i nawet powiem więcej. Jest duże prawdopodobieństwo, że na tym całym procederze niecnym otwierania paczek za 7,5 koła zarobię. No, co prawda tutaj większość zrobił Schweinsteiger, jak nie praktycznie wszystko, ale... Ale no co, no jak wypadł, to fajnie. Zmiana pozycji jeszcze na koniec, idziemy na listę sprawdzić, co mamy. Tak myślę, 100 tysięcy z tych złotych zwykłych kart można na spokojnie doliczyć. Pewnie będzie tego więcej, ale no. Plus 250k za świńskiego Tigera, 3 razy Giroud. Jakieś inne tutaj karty specjalne. Jakiś Foder, no i te zmiany pozycji. Jeszcze kotwica, cień, Leberton za 5 koła, od razu go wystawię. No i tych zmian pozycji trochę... Trochę jest. A no jakby to teraz... Nie no, to mi wszystko nie zejdzie od razu. Bo ja nie chcę tych kart 9-3 wystawiać po tej najniższej, nie? Albo nawet quick... Albo squixeluję dla widza, żeby zobaczyć ile. Licznik już sobie możemy na spokojnie wyłączyć. I ogólnie to ja wiem, że ja bym... No, za te karty jakbym wystawiał, to bym mógł nawet wystawić po zawyżonej i by się sprzedały. Ale no chcę dla widza szybko squixelować i zaraz powystawiam tą resztę, żeby zobaczyć, czy to się zwróci. Ogólnie to tak, nie chciałem wszystkiego wystawiać, bo ja bym sobie te
karty do klubu pozabierał i przepalił, ale no za to by było z 10 tysięcy, plus za to, co trafiliśmy, te złote wszystkie karty, co wziąłem do klubu pod przepałkę, te wiecie, złote zwykłe, rzadkie i tak dalej, no za to też będzie przynajmniej 100, więc zarobiliśmy na tym. Niesamowite. No ale ja wracam do sklepu, bo jeszcze mamy paki do otwarcia oczywiście. Najpierw te słabe, a później z tymi polecimy. Pominąłem, z paczki za 5 koła to co dostałem. Nice. Wiecie co wam widzowie powiem? Ja zauważyłem w tym momencie na Foodbinie jedno takie SBC, które mnie ominęło totalnie i wejdę wam pokażę. Patrzcie to, wchodzę w ikony, a tu Lothar Matthäus 99. Klikasz tu, paty stacy, nie? Wow, standardowo, nie? Składy 9.2 i 9.1 trzeba przepalać, ale... Ale kurde, jak ta karta wygląda potężnie. Chyba też trzeba będzie zrobić, ale... No teraz to wybór jest srogi. Jest Matthäus, jest ten Marquisio, jest ten, Xabi Alonso, Zidane. Gdzie ja to pomieszczę wszystko? No to pierwsza paka. 10 razy 8.5... Już myślałem, że Haaland. Nie wiem dlaczego, bo jak go nawet nie ma do trafienia, ale pierwsza paka... No i Foderson. Czyli w sumie to tak, jak zrobię tego Matthäusa, no to wtedy ten Matthäus może iść na pomocnika jednego z defensywnych. Pójdzie też ten Xabi Alonso. Zidana będzie można przesunąć wyżej. No to w takim razie zostanie nam... O! Nie! Czwarty raz dzisiaj Olivier Giroud, to jest hit, ale wejdę wam to pokazać. Bo w sumie to będzie można to tak poprzesuwać, że tutaj wejdzie ten. A czekaj, jakby inną formację. Ten Gowu ma SN, PP i N. Dobra, to ja musiał jakoś pokombinować z formacją. Nie chcę teraz tego robić, żeby nie przedłużać, ale tego Zidana by się przesunęło wyżej. Nie grałby on jako defensywny pomocnik. Bardziej ofensywny defensywny pomocnik, tylko graliby Matthäus i Xabi Alonso. Zidana wyżej, za któregoś z tych dwóch panów. Jeden napastnik. I gotowe. W sumie to bardzo ciekawi mnie, co oni dadzą po tym, jak skończy się ten kolejny tydzień footies, ten cały sezon. Czy dodadzą wszystko, jak leci do paczek, czyli tam wszystkie footiesy naraz i tak dalej na, powiedzmy tam, 2 tygodnie czy na tydzień, czy już nic nie dodadzą i zostawią tą grę. Bo w sumie to zależy mi na tym, żeby dodali... Czekaj, to jest niewymienny Giroud? To ja wymiennego... A nie, niewymienny. To ja piąty raz trafiłem Giroud, a nie czwarty, bo wcześniej nie poleciał mi duplikat. I tego nie zauważyłem, ale dobra, wracając, to chodzi mi o to, że ciekawi mnie, co zrobią, bo kurde, chciałbym, żeby dodali te wszystkie karty, bo mam tak mocarny i potężny pomysł jeszcze na takie zakończenie tej FIFY, że no kurde, niech to zrobią. Dawaj tego Mbappe, no da, o, Salah będzie, no i gitara, Salah i tak pójdzie do przepalenia, ale no fajne te wysokie overale, fajne, bo się później dużo łatwiej te SBC robi. A tego Salaha i te wszystkie 9-4 plus myślę, że sobie zostawię od tego Matthäusa po prostu, bo no tamte 9-2 składy to serio, trzeba się trochę gimnastykować z tym, nawet jak z tych paczek leci tak dużo tego... O, Smolar! I Brun... Wow! Aha... Smolar, super cena. Ale Polaka, rodaka, footies dostać. Nie wiem, co dać do tytułu, ale... Ale coś dam. I kolejne dwa składy o Haalanda zrobione. Zostało chyba tylko nam 5 albo 6 składów. Dokładnie to tego nie pamiętam. Jeszcze wymienne paki. Szkoda, że to są paki z samymi piłkarzami, nie? Bo nie polecą ani zmiany pozycji, ani style gry. Mam na myśli tutaj Cienia i ewentualnie Kotwicę, bo widziałem, że Kotwica też jest dosyć droga. A to wiecie, zawsze jakiś bonus do budżetu na tym etapie gry. No, niby mało, ale zawsze. Jaka flaga? Francja? Nie, Anglia. Harry Kane? To nawet nie jest on. 9-4 Brownie, ale może Nazario. Nazario już mi niepotrzebny, ale... No ale jakby dało, to bym się nie obraził. 4 SBC o Haalanda jeszcze nam zostały, te najniżej ocenione, więc będzie można sobie to jutro dokończyć. Do tego porobimy te wszystkie piki i paczki, co są do zrobienia. Zrobię zadania, dobiję 40 level i może poklikam po prostu te mecze na kolejne paczki, bo no jest dużo do zrobienia, a foderu na to wszystko myślę, że może zabraknąć i tak. O, Owen, jego to chyba ani razu jeszcze nie trafiłem z tych paczek, nie? To nieźle. Borini, Alba i Götze. No to idziemy na pakę tą. 10 razy 8-4. No i co? Będzie 9-4 plus czy nie będzie? Wszystko zależy od flagi. Uwaga, uwaga. Jest Holandia. To szansy chyba na to za dłużej nie ma. Tylko 9-1. Ale Shapeshifter może ikona... No, no,
no słaba. Więc na dzisiaj widzowie tyle, no chyba tyle. Nie ma co tych paczek za końcy kupować, bo no na Lewandowskiego będę musiał mieć końcy jak nic, jak go nie trafię po prostu. Więc na dzisiaj to tyle, pamiętajcie, że widzimy się każdego dnia o 13 aż do końca wakacji. A jeszcze jednak nie koniec, jeszcze przecież wymienny tocik dla widza. Także otwieramy i sprawdzamy moment, czy... No tak. No moment, no toc moment, ale przynajmniej nie ten najgorszy.